Zakończyła się przemiana Stargańca, zbiornika wodnego na terenie Mikołowa, tuż przy granicy z Katowicami. Od lat to miejsce chętnie odwiedzane jest przez mieszkańców stolicy naszego województwa. Dlatego przemiana dawnego ośrodka rekreacyjnego Huty Beldon dokonała się głównie za sprawą urzędników z Katowic. Karolina Komada. Pomosty, dwa boiska do siatkówki plażowej, ławki oraz altany do spędzania wolnego czasu, a także nasadzone rośliny. Pomimo tych wszystkich udogodnień, to jednak najważniejszym elementem rewitalizacji jeziora Starganiec na granicy Mikołowa i Katowic było utworzenie nowego miejsca kąpielowego. Cała inwestycja wyniosła prawie 7 milionów złotych i została w całości opłacona przez Katowice. Postanowiliśmy, że wybudujemy nowy staw w miejscu starego basenu kąpielowego. No i ten staw jest zasilany zarówno wodami naturalnymi, ale również dolewana do tego jest woda z rurociągów, co powoduje, że ona jest czystsza, bardziej zdatna do kąpieli, no i nie zaburza właśnie tej bioróżnorodności wynikającej z całego tutaj obszaru. Zbiornik ma około 150 lat i to zdecydowanie ważny punkt na mapie Mikołowa. Miejsce przez lata 70. i 80. odgrywało ważną funkcję rekreacyjną dla mieszkańców. Z czasem zmieniło się w ruinę, ale teraz to już przeszłość. Można powiedzieć, nawet w czasie wakacyjnym nasze dzieciństwo spędzaliśmy i także pod namiotami. Także myślę, że wszyscy, którzy pamiętali albo korzystali z tego miejsca i widzieli, jak one potupada, ile tu śmieci wkoło coraz więcej jest, to będą zadowoleni, że taka inicjatywa została podjęta i dzisiaj mamy naprawdę taką perełkę katowicko-mikołowską. Zadbano o parking, kosze do segregacji śmieci, bezpieczeństwo, nowego kąpieliska strzegą ratownicy, a cały obiekt strzeże monitoring. Wszystko po to, aby dbać o drzewostany i lasy otaczające staw. Trzeba pamiętać, że nie wolno śmiecić, nie wolno rozpalać ognia i nie wolno hałasować. To są podstawowe zasady. Mam nadzieję, że w tym miejscu nie będą się odbywały żadne akty wandalizmu. Monitoring, który został tutaj zamontowany, myślę, że w jakiś sposób wpłynie na to, że to miejsce pozostanie takim, jakie jest. Na Stargańcu odbywać będą się różnego rodzaju eventy, także w tym sezonie, a dodatkowo pojawią się food trucki.